Dzień dobry, witam w Garden Courage, 3 listopada. Jak dobrze, że ja to wczoraj troszeczkę posprzątałem, jak ten, proszę zobaczyć, ile liści, ile wszystkiego. Dzisiaj 2 stopnie mrozu było, także poleciało to i poleciało. Wyszedłem teraz wypuścić kury, zdążyłem to zrobić. Matko jedyna, jak one się cieszą. Czy wszyscy lubią mróz, oprócz mnie? Zaczynamy! Ja cię, normalnie, ale poleciało tu do góry, no, ale fajnie odsłoniło mi te stronki, poobcinam teraz, ale tu nie widać oczka w ogóle, że tu jest. Woda troszeczkę leci, dobra, o jak fajnie to spada. Mamy na drugi tydzień teraz pracę do wykonania, zgrabiać liście i sprzątać, obcinać gałęzie. Wszędzie. A wy paputki co wy macie? Tak? Wy byście chciały, żebym ja wam dał chyba, dorzucił trochę jedzonka, co? I ja wam dorzucę, nie będę taki. A co? Gdzie ja mam jakieś pudełko, żeby wam rzucić? Rzucę wam. Olino. Dostaniecie dzisiaj też z tą czarnuszką, z tym wszystkim, aby mi skrót. Jakbyś to sprzątał dokładnie, to byś nie miał tymi problemy. O, patrzcie, jedźcie. Jedźcie, wodę też wam wymienię. A co wam nie wymienię wody? No Manek musi wam wymienić wodę. Chyba, że zamarzła. No i trzeba będzie już wodę spuścić pomału. Bo przymazła lekko. Co wy tutaj nie wychodzicie w ogóle? Po co ja tą kamerę ustawiłem? No po co? Co wy nie wychodzicie? Papu dostały, a wy co tu do góry tak siedzicie? Tak? Was tu jest jeszcze za dużo. Na to, co ja bym chciał. Bo ja tu na drugi rok chciałbym, żeby tu były te gołąbki diamentowe. To może jedna para, dwie. To już świat. Chciałbym też, żeby ta para tych siwych tutaj była. No. Dobrze, ale wchodzimy do kurczaków zobaczyć, co te kurczaki robią. To jest z gołąbkami. Radia nie muszę wyłączać, bo szato chyba nie będzie nikt skarżył. O. A gdzie jest ta wyskubana? A już dzisiaj nie jesteś taka najeżona. Już nie jesteś. Ciekawe. Nie tak mógł siąść i obserwować was cały czas. To by fajnie było, no ale to tak jest, że mam tyle wszystkiego, że nie ma na co patrzeć teraz. Jeszcze jak pozamykane w tych krateczkach, no to się ciężko, żeby przysiadywać i obserwować. Dobra, ładne jesteście, a co te kurczaki moje robią i jaka temperatura jest u nich? Jaka tu jest temperatura? A co wyście, wszystko zjadły? Ja cię. O, no tutaj to jest słaba temperatura. O, 12 stopni w środku, to my musimy zwiększyć wam tutaj. O, zwiększamy temperaturkę, nie? Tak? Łobuzy. I damy wam, co wam damy? Papu. Jedźcie. Jedźcie. Tak, łobuzy. Pięknie macie tutaj. Pięknie. Dzieciaki moje. Dobra, ja wam widzieć zapomniałem wieczorem przyjść, no i co? Nie miały tu za ciepło. No. Nic, hartować się, łajdusy małe. Hały, hartować się. No. A robaczki?
Macie, wyżerajcie. Później przyjdziemy do dużych zobaczyć, bo to... Kogo interesują takie knypki jak wy? Kogo? No. A paputki? Tutaj są na pewno dwa samce. Tata i synek. Tatuś i synuś. A tu według mnie są dwie samice, a według innych internautów, to ta z prawej, to mówią, że to samiec. No ja myślę, że to jest samica jednak. Poczekamy, zobaczymy, nie? I to, no daj mi tu, latasz jak taka, jak normalnie, wiesz co, nawet popatrzeć się nie da. Ja się z ludźmi będę kłócił, co ty to jesteś, a tu się okaże, że co ty jesteś, no. Kurczę, w tym świetle, no dla mnie to ty masz różową tą woskówkę. A dla kogoś może być niebieska, no kurczę, no. Pożyjemy, zobaczymy, ty łajdusie mały ty. I wy też, też piękne siwe paputki, wy siwe paputki. Teraz przyszły do jedzenia, tak? Jak przedtem była kamera ustawiona, to się nie podobało. Takie wielkie mądrale. Takie mądralińskie. Ładne jesteście, ładne, no. Każdy wie o tym, że jesteście ładne. Paputki. Ojej, jak cudnie podchodzicie teraz, tak? No pewnie, niedziela ta godzina, a ja wam śniadania jeszcze nie zrobiłem. No co za ze mnie łobuz, tak? Taki wstręcił ze mnie jest. Ale wyjadać mi wszystkie nasiona. Nie te jak gołąbki diamentowe, że one sobie czarnuszki nie jedzą. No jakie cwaniary nie jedzą czarnuszki? No jak można? Pięknych kolorów tu, a kolorów. I się proszę nie bić. A? Was to tak mało filmuje zawsze, nie? Ciekawe u tamtych, co tam jest, u tych bez tych skrzydeł, bez tych nóżek. To zobaczymy, co jest u tamtych. Tak. Wiergotki. No jak mam tu odejść, jak wy tutaj tak rajcujecie, tak rajcujecie. Idziemy, bo ten film znowu będzie trwał w nieskończoność. No a tu co? Czaki już biega, tak? Czaki sobie już biega z tej strony. No pewnie, no a co to? Kogo ty będziesz słuchał, nie? Kogo? Kogo? A wy tu co robicie? Wy tu macie pięknie? Pięknie macie? Ale się cieszycie, co? Ale ja muszę zobaczyć najpierw te paputki, wiecie? Kureczki. Ja muszę zobaczyć nasze paputki. Tu schowane byłyście nimfy, tak? Ała, ała, ała. Ała. Ała, musimy wejść. Ej, a co ja tutaj mam otwarte? No jau. Tu nie miałem zamknięte nawet. Kurde. Jak nie zwierzę, to ja jestem taki dziwoląg. Co jest z wami, paputki, wy? Skarbuchy moje. Zamknąć was trzeba, tak? Jak ty pięknie pływasz. Pływasz. Oczywiście, że ty pięknie pływasz. Gdzie są te beznóżki? Tu ta biała, biała. Biała, biała. O, biała i nie ma już białej. Uciekła. Ja bym chciał cię zobaczyć, no. Która tu nie ma nóżki? Jedna żółta. A, znalazłem cię, żółta. Znalazłem. Tu siedzisz na tym drążku, ta druga. O, fruwała. To wy mi tak robicie, to mi żadne to takie oglądanie. Z was to żadne jest to oglądanie, wiecie? Ale żyjecie wszystkie dobrze. Jest wszystko okej z wami, to się cieszę. Cieszę się, no. Ta podwójne zabezpieczenie tej siatki jest eleganckie teraz. Eleganckie. Teraz sobie na siatkę możecie siadać. Nic was nie dorwie.
Nic. O, tu usiadła ta bez nóżki. No nie da się, no nie da się to. O. No. Nie popatrzymy, wiecie? Nie popatrzymy na nie. Trudno. Skoro jesteście takie mądre, tak. Dwie bez nogi, jedna nie widzi. Normalnie co wy myślicie, że co to tutaj jest? Szpital? No. Łobuzy. No. Pięknie się rzucicie. A nadal wam nie zrobiłem tej huśtawki, nie? Nadal wam jej nie zrobiłem. Jeszcze wam ją zrobię. A bez tej nogi jest. No nie pozwoli sobie. Chwyta się tą jedną łapką. Dobra, jest. Idę do kurbos tutaj. Nie pozwolicie mi się pooglądać, nie? Nie pozwolicie. Resztki od papug wyrzuciłem kurom. Te tutaj sobie dają rady. Dziś jak jesteś tutaj, tak? Nie ma Daltona, to ty sobie fajnie tutaj chodzisz po całości, tak? Czy mu dałeś popalić? A co wy tak pięknie śpiewacie? Co tu z wami jest, tak pięknie śpiewacie? Wam woda nie zamarzła, dziwnie. Wszędzie pozamarzała, aby nie wam. Tak? Pijecie? Była skorupka, była taka cieniuśka. No i co, Czaki, taki mądry jesteś teraz? Zobacz, wszystkie jedzą, a ty tam za płotem, za siatką. No, cwaniaku. O, kuchnia, idzie Dalton. Ciekawe, co tu będzie teraz. Co tu będzie? No tak, oczywiście. Jednak nie dałeś popalić Daltonowi. Jest silniejszy. To bandyta przecież, to kurde, z gangu pochodzi to. O, patrzcie, orzeł. Tak, taki cwaniak. Z miejsca wskakuje na taki płot. 2,20 on sobie to bierze z miejsca. No co? No co tak będziesz teraz śpiewał? No chodź tu pojeść trochę, chodź. Wielki. Wielki muzyk Pavarotti. O, tu zapraszamy. Ty, młody koguciku. Ale masz najeżdżoną tą grzywę. Coś ty taki jaki. Co ty tam robiłeś? Co ty tam robiłeś, że taki najeżdżony jesteś? To? I ten ogon trochę też urośnie. Byś ty wyglądał na chłopa. Czaki. No chodź tu, mała łajzo. No chodź, chodź. Chodź. Kukuryku! Kukuryku! O! Ale zdziwiony, tak? Inne odgłosy? Inne odgłosy są, tak? No. A wy co się bijecie? Kapusty brakuje? Każde, dla każdego jest. Nie bójcie się. Nie braknie. Nie. Króliki wody dostały też, bo po tym mrozie dzisiejszym to normalnie powypijały wszystko. Tak im się chciał. O! Niesamowite, Czaki zapiał. A tu w piaskownicy krety wam jeszcze ryły? No niemożliwe. No Czaki, jak ty pięknie piejesz, idę no zobaczyć tam do ciebie. Idę zobaczyć. Tak wysoko musiałeś sobie tutaj wejść, żeby sobie zapiać? No piej. Czekamy. Czekamy. To było coś pięknego. Mamy to ujęcie, Czaki. Pięknie.
No co, jak wszystko żyje, wszystko nakarmione, bo wiecie co, palce mi zmarzły od trzymania tej kamery. Palce zmarzły. O, wypuściłem wam, teraz połączyłem was wszystkie razem, to lepiej wam, nie? W cieplejszym kurniku lepiej. Żeby jeszcze Zdzisiek chciał do tego kurnika wejść. O, ale tam generalnie chodzą koło siebie tak... Żeby taka złość była Dalton w tobie na Zdzisława, że tylko go zobaczysz, to już normalnie nie umiesz dziewrzyć? To nie jest tak, tak? Po prostu ty tylko pokazujesz, że panem jesteś ty. Jak to mój kolega w pracy mówi, król jest tylko jeden. No. Czaki, po co ty tu przyszedłeś? Ty to normalnie, ale ty kombinujesz, jak ty kombinujesz, no i po co idziesz na drugą stronę, kurczę. Przyjdzie tam coś i cię zeżre jeszcze, wiesz? No i poszedł sobie na drugą stronę. No i poszedł. Króliczki, was nie wypuszczę, a może was wypuszczę też troszeczkę. Wypuszczę was. A, macie, pochodźcie sobie, tak jest. Jej, jest szczęście, tak? A powiedz, powiedz no mi tu normalnie, o, już wariują. A, teraz wiem, co to się dzieje. One się ciebie boją i tam wariują. I co, tamten już jest pewnie w klatce, tak? Znaczy w karmidle, już zobaczymy. No jasne, już się schował do paśnika na siano. O, a ja, no ja. No. Wy to sobie tak wyjadacie teraz, króliczki, nie? Jak ta, bo skórami nigdy nie jest, oj, nie jest źle, bo z kurkami właśnie fajnie dzieje się. Kurki jedzą dziś kapustę, kapusta smakuje im. Te papugi już niby nie miały co jeść, a wy tam wyjadacie i wyjadacie jeszcze. Koledzy, wy się pogodzicie. Wy dzisiaj już będziecie spały obok siebie. Tak. To ale ty zadziorna jesteś, kuro. Patrz, co ci tam taki Dalton, nie? O, o, no tak, oczywiście. Możesz sobie poskakać, jak ona spokój zachowuje. Ile wy radochy dajecie z samego rana, kuraki. To dobrze, że wam Lilka zrobiła takiego szaszłyka, nie? Zobaczcie. A ja wam nie chciałem dać kapusty. No, wiecie co, moi drodzy, ja będę kończył, bo normalnie tak mi ręce zmarzły. No ja nie przygotowany byłem w ogóle, o jaki ja najeżony jestem, o kurczę, no to się napatrzyłem na te bojowe kury i koguty i sam się tak najeżyłem, no, z samego rana. Ale normalnie jest tak, tak zimno. Jeszcze was wypuszczę później, kuraki. Jeszcze was jutro wypuszczę. Znaczy dzisiaj, później tam na zielone, ale niech sobie najpierw ogryzek z klusią pobiegają troszeczkę. Tak, też się żegnasz, tak? No to do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmiku. Jest okej. Okay.